Szanowni Państwo, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów. Szanowni goście, miejsce w sali kolumnowej zajmuje poczet sztandarowy Straży Marszałkowskiej. Odszedł od nas Jan Olszewski, opozycjonista w czasach PRL, obrońca w procesach politycznych w wolnej Polsce, prezes Rady Ministrów. Bardzo proszę, uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Zwołanie parlamentu uznajemy za urzeczywistnienie podmiotowości narodu i ostateczny symbol odzyskania niepodległości Polski. Sejm ustawodawczy, proszę Państwa, stworzył fundamenty nowoczesnej demokracji polskiej, a także zmienił status społeczny jej obywateli. Można śmiało powiedzieć, że 100 lat temu, w czasach wielkiej zmiany, w chwilach przełomowych dla kraju, jak mówił wówczas marszałek Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąbczyński, pierwszy polski powojenny parlament przezwyciężył wówczas wewnętrzne antagonizmy, podejmując zbiorowy wysiłek w interesie państwa. Najlepszym dowodem, jak Polacy bardzo cieszyli się, to frekwencja z odzyskania niepodległości, to frekwencja w wyborach. Do tamtych wyborów, do tego Sejmu, o którym dziś będziemy rozmawiać, poszło 75% Polaków, a w niektórych obszarach, gdzie zamieszkiwała większość Polska, nawet 95%. To wyraz tego, jak Polacy bardzo cieszyli się z tego, że są wolnym narodem, że to polski Sejm będzie decydował o ich sprawach, że to polski Sejm będzie budował przyszłość Polski. Szanowni Państwo, pomimo walk na wschodzie, pomimo nieustabilizowanej granicy na zachodzie, plebiscytów, które nadchodziły, powstań, które się zbliżały i walki z bolszewikami o być albo nie być, Sejm Ustawodawczy budował Rzeczpospolitą w tamtych czasach. Celem Sejmu było scalenie ziem polskich. Możemy zapytać, co jest celem dzisiejszego Sejmu. Myślę, że już na szczęście nie scalanie terytoriów, ale naszym celem na pewno i moim marzeniem jest nadal scalanie Polski, jest nadal budowa jednej Rzeczpospolitej, która w sprawach fundamentalnych myśli o swojej racji stanu w sposób solidarny, w sposób wspólnotowy. 11 listopada, który tak zawsze pięknie świętujemy, to jest data, która przychodzi troszkę później do naszej świadomości. Tego 11 listopada 1918 roku działo się coś ważnego, ale jeszcze nie było pewne, czy ta Polska jest niepodległa do końca. I brakowało momentu, który by był taką pieczęcią, czymś, co jest momentem, kiedy cały naród mówi tak, jesteśmy niepodlegli. Tym dniem był właśnie moment inauguracji Sejmu Ustawodawczego. Celem wyborów i ustanowienia Sejmu Ustawodawczego była legitymizacja państwa polskiego w oczach zarówno samych Polaków, jak i opinii międzynarodowej. Wobec niechęci sąsiadów, szczególnie Niemiec i Rosji, tak białej, jak i bolszewickiej, do faktu narodzenia się potencjalnie silnego państwa polskiego na obszarze do 1914 roku zajętym przez innych, należało udowodnić trwałość przemian geopolitycznych. Polacy zrozumieli ten cel